Ladies and gentlemen. Diva Show, a tak naprawdę pełen tytuł brzmi Diva Show, czyli monorewia osobowości borderline. No, będziemy zdecydowanie używać tego krótszego tytułu Diva Show, żeby to była taka, żeby to był znak rozpoznawczy dla naszego spektaklu, taka pieczątka. Natomiast podtytuł monorewia osobowości borderline bardzo wiele mówi o samym temacie spektaklu, o tym, że będziemy poruszać troszeczkę temat pewnych zaburzeń emocjonalnych, dotyczących między innymi osobowości borderline. Pomysłem na spektakl, na diwę, tak naprawdę żyję od 2,5 roku i pierwotnie to miał być zupełnie inny spektakl. To miał być spektakl o Amy Winehouse. Ale wiele rzeczy się wydarzyło. Spektakl będzie o Tinie Turner. To znaczy, to też nie do końca tak. Znaczy, spektakl nie będzie o Tinie Turner, ani ja nie będę grał Tiny Turner, tylko bohatera, którego obsesją od dziecka jest identyfikacja z Tiną Turner, jest chęć stania się nią, chęć poczucia tego, z czym nam się Tina Turner kojarzy. Z energią, z koncertem, z tłumem ludzi, z jakimś niebywałym show, ale też czymś więcej, tym czym było jej życie osobiste, jaki dała taki przekaz, żeby walczyć o swoje marzenia, niezależnie od wieku, możemy wszystko zmienić i możemy być tym, czym chcemy. Jest jeszcze oczywiście kwestia osobowości borderline, która jest w podtytule spektaklu. A co to jest osobowość borderline? Jeżeli nie wiecie albo nie zgooglujecie, to na pewno dowiecie się ze spektaklu i może któryś z widzów przynajmniej elementy tej osobowości w sobie odnajdzie. Mój bohater ma tego pełen przekrój. Tematem spektaklu na pewno w jakimś sensie jest poszukiwanie własnej tożsamości. I to tożsamości jakiejkolwiek, począwszy od seksualnej, płciowej. I to nie jest problem transseksualizmu. Mój bohater tak naprawdę właściwie nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną. Nie potrafi się odnaleźć w żadnej z takich społecznych wyobrażeń płci, czy oczekiwań wobec płci, czym jest mężczyzna, czym jest kobieta i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest to w jakimś sensie też studium męskości, bycia mężczyzną. Co to znaczy być mężczyzną w dzisiejszych czasach? Co to znaczy być mężczyzną dla chłopca 5, 6, 7, 9, 11 latka, który wychowuje się bez ojca, z samymi kobietami, a te kobiety też mają swoje rozmaite zaburzenia, które gdzieś tam mu przekazują. Zaburzenia na temat mężczyzn, czy takie oczekiwania. Myślę, że to jest tego typu bardziej problem niż transseksualność. Jakby historia tego bohatera to jest takie studium, jak zaburzyć człowieka. Co się musi w jego życiu zdarzyć, żeby efektem był 30-latek, który jest mocno popieprzony. Jest wrażliwy, ale tak naprawdę nie może sobie poradzić ze swoją przeciętnością. Zawsze marzył, zawsze uciekał w marzenie o byciu kimś wyjątkowym. Takie narcystyczne marzenie, tylko mówiąc narcystyczne, nie mam na myśli takiego obiegowego rozumienia hasła narcyzm, tylko bardziej psychologicznego, to znaczy to jest potrzeba uwodzenia ludzi, żeby móc jakkolwiek siebie wartościować, ale na pewno, ale żeby móc w ogóle mieć jakikolwiek obraz siebie. To znaczy nie zachwycam się sobą, Boże, jestem taki wspaniały i to jest narcyzm, tylko Boże, jak ktoś mi powie, ktoś będzie uważał, że jestem wspaniały, to może jakikolwiek jestem. Mój bohater nie wie w ogóle, kim jest. Mój bohater nie wie. Te wątpliwości są na takich fundamentalnych też poziomach, ale to może na razie sobie daruję, ale tak naprawdę ma 30 lat i to jest ważne, bo gdybym miał robić ten spektakl parę lat temu, to on by nie miał chyba, gdyby to miał być dwudziestokilkulatek, to
z całym szacunkiem dla dwudziestokilkulatków, to nie byłaby ta, to nie była taka ranga problemu, bo kiedy nie wie się, kim się jest, do czego się dąży, tak naprawdę w wieku lat 30, kiedy to życie już jest bez przesady, że w połowie, ale już w jakimś momencie, w którym zazwyczaj ludzie mają domy, rodziny, nieważne czy są w nich szczęśliwi, czy nie, ale gdzieś tam próbują jakąkolwiek swoją stabilizację, jakieś poczucie sensu złapać, czy w pracy, czy w życiu osobistym, czy w religii, czy w czymkolwiek jeszcze. I mój bohater nie może tego znaleźć nigdzie. Naprawdę znajduje to w marzeniu o byciu wyjątkowym, o byciu Tiną Turner. I jedno z haseł spektaklu jest, że miliony osób marzyły o tym, żeby być takim jak ona. On marzył, żeby być nią. I to dokładnie trochę tak jest, że stając się od dziecka Tiną Turner przed lustrem w zabawach, uciekając od całego syfu, o którym mówi, którego doświadczył, chociaż to nie jest historia dziecka z patologicznego domu, to znaczy nie z patologicznego w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, przemocy takiej bezpośredniej, fizycznej, raczej jakiejś formy przemocy psychicznej, ale to też nie dlatego, że jest zła matka, zły dom, tylko jest matka, która nie potrafi dać czułości, nie potrafi kochać albo okazać, że kocha, nie potrafi zbudować wrażliwość, znaczy nie potrafi zbudować poczucia bezpieczeństwa w swoim dziecku. I to dziecko gdzieś tam staje się w pewnym momencie dorosłym i jest okaleczone i ma rozmaite historie, o których opowiada, rozmaite rzeczy się w jego życiu zdarzyły, rozmaitych rzeczy próbuje właśnie, żeby szukać, żeby gdzieś tam się zdefiniować, żeby mieć jakąś wreszcie pieprzoną etykietkę na siebie. Okazuje się, że tak trochę się nie da, że te etykietki to są strasznie złudne, że taka nasza potrzeba określenia się, jestem dobrym człowiekiem, jestem heteroseksualnym człowiekiem, albo jestem homoseksualnym człowiekiem, jestem wierzący albo niewierzący, że tak byśmy chcieli mieć gdzieś w głowie takie jasne punkty na swój temat, takie jasne przeświadczenie. No to mój bohater ma rozwalone wszystko.